Mistrzowie olimpijscy z 2002 roku, z 1994 roku wrócili na podium, a teraz Gregor Schnierenzauer. Spokojnie, spokojnie, ale jednak postanowił skoczyć daleko. Tutaj Anthony Nauer patrzy, co się stało. Tymczasem ten skok jest rzeczywiście odległy, 146,5 metra, ale zobaczymy, podparty zapewne. To mi jednak nie zmieni sytuacji, że Austriacy przy dużej przewadze są mistrzami olimpijskimi. Pierwszy skok miał najdłuższy także w pierwszej serii, 140,5 metra. Jak nie ma Simona Amana, to Schnierenzauer teraz zaczyna wracać do długiego skakania, chociaż powiedział, nie byłem w formie na Igrzyskach Olimpijskich, a w wielkiej formie był Adam Małysz. I to prawda, teraz ten ostatni skok odległy, wprawdzie nie tak dobry jak przed rokiem, kiedy ustanawiał tu rekord skoczni olimpijskiej, 149 metrów, jest 146,5, ale proszę zwrócić uwagę, już wiedział, że będzie problem wylądowania, spadał, dotknął chyba. No właśnie tu mają chyba sędziowie problem oceny. Jak słyszę, był touchdown, a więc noty wprawdzie po 15,5 i to jest ogromna łączna nota, 145,2. Austriacy mistrzami olimpijskimi. Znakomita czwórka i bronią tytułu, są wielokrotnymi mistrzami świata, po raz drugi najlepszymi na Igrzyskach Olimpijskich, ale zarazem bez indywidualnego tytułu mistrza olimpijskiego. Austriacy myślę, że połowicznie ocenią ten start. Dla nas kończy się to wszystko miejscem, już patrzymy, Polski szóstym, Norwegowie na miejscu trzecim, na czwartym